Dzień dobry kochani, ja mam na imię Magda, witam Was w naszym Zielonym Domku i dzisiaj wracam do Was z filmem po bardzo, bardzo długiej przerwie. Zapraszam Was na aktualizację, przegląd nowości. Myślę, że dla każdego będzie w tym filmie coś miłego. Chwyćcie coś do picia, zapraszam Was na chwilę relaksu. Przygotowałam dzisiaj dla Was taki, myślę, bardzo relaksacyjny film. Ja też potrzebuję zacząć od czegoś takiego łagodnego i relaksacyjnego, więc pokażę Wam taki przegląd różnych nowości, można powiedzieć, co słychać w naszym Zielonym Domku. Faktycznie bardzo długo filmy się nie pojawiały. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za przemiłe wiadomości, wspaniałe komentarze. Jesteście cudowną społecznością, która się tutaj gromadzi wokół naszego Zielonego Domku. Bardzo Wam za to serdecznie dziękuję. Naprawdę te słowa to nieraz naprawdę były powodem takiego szczerego i potrzebnego tego dnia uśmiechu na mojej twarzy. Bardzo Wam dziękuję. Mam nadzieję, że u Was jest wszystko dobrze i pozytywnie zaczęliście ten nowy rok. Napiszcie w komentarzu, co u Was słychać, a ja Wam pokażę, co słychać w naszym Zielonym Domku. Zaczniemy od rzeczy nie do końca roślinnej, chociaż z rośliny zrobionej, ale bardzo w każdym domu potrzebnej. No i u mnie w domu przyszedł taki moment, że trzeba było pożegnać stare i przywitać nowe. Staram się kierować taką zasadą jeden za jeden, więc stwierdziłam, że przyszedł czas wymienić po ponad dekadzie moje stare ściereczki w kuchni, więc pokażę Wam, co kupiłam w zamian. Nie prezentuję się tak wspólnie, może tak najlepiej, bo już niestety je tak poprzeglądałam po wyjęciu z paczki, nie umiałam się jednak do końca powstrzymać. Kupiłam wszystkie jednej firmy. To są ściereczki 100%, w 100% bawełniane. Jest to polska firma, naprawdę to jest właśnie coś, czym co już się kiedyś na kanale pojawiało. Pokazuję Wam, że staram się kupować, jeżeli to jest możliwe, polskie produkty. I jest taka ciekawostka, bo kupiłam sztuk kilka i we większości są one do siebie bardzo podobne. Są w ogóle przepiękne. Powiem Wam szczerze, że tutaj jest taki wzór błękitny i to są takie kwiaty. I one są tak wspaniale utkane, że druga strona jest jakby negatywem. Więc z każdej strony te ścierki wyglądają przepięknie. Nawet na tej lewej stronie są naprawdę bardzo dobrze odszyte. Jest to polska firma. Tutaj się chwalą, że produkują od 1946 roku. Także naprawdę taka polska firma z tradycjami i powiem, że jestem zachwycona. Piszą, że mają jakąś swoją technologię ultrasoft. I te są rzeczywiście bardzo przyjemne i miękkie. Mam ich kilka. To są wszystko, jak zerknęłam na ich stronę, to są wszystko nowe wzory, które wprowadzili. Są przepiękne. Tu jest taki wzór, taki bardziej geometryczny. Te kupiłam w dwóch kolorach. Wersję szarą i jeszcze kupiłam wersję błękitną, bo ja bardzo lubię błękitne dodatki. Także takie ściereczki. Naprawdę myślę, że się będą świetnie sprawdzały. I mają w ramach tej nowej serii, tych wzorów, coś myślę dla nas miłośników roślin wspaniałego. Ponieważ zrobili taką serię różnych roślin i to jest na przykład tutaj mięta. Ona jest w kolorze szarym i rzeczywiście są listki mięty takie pięknie szare wykonane. I tak jak poprzednio, są z dwóch stron równie piękne, także pięknie zrobione. Wykonane z taką dbałością o szczegóły i kosztują naprawdę niewielkie pieniądze. Bo ja powiem szczerze, że my czasem nie doceniamy naszych polskich producentów. Poszukujemy właśnie jakichś takich marek, które mają uznanie, które często są przez jakiś krajów skandynawskich, czy a nasi producenci naprawdę robią świetną robotę. Kolejna jest zielona bazylia i po prostu przepiękna. Tutaj tym razem liście bazylii. Ja Wam tylko tak trochę pokażę, to są w ogóle ogromne ścierki, bo to jest rozmiar 70×50, więc to są takie naprawdę solidne ściereczki i w cenie tych około 10 zł to jest naprawdę niewygórowana cena. Ja też sprawdzałam na stronie producenta. Oni produkują w Polsce. Aha, w ogóle to tak jakby ktoś się zastanawiał. To nie jest w żaden sposób we współpracy z tym producentem. Po prostu jak widzę coś, co mnie zachwyca i uważam, że jest warte tego, żeby to promować, to po prostu promuję. Także dlatego się z wami tym dzielę. I jeszcze mam, o, to jest tymianek. Tymianek jest też w przepięknym takim beżowym, naturalnym kolorze. Do na przykład owinięcia pieczywa. No naprawdę przepiękne. I tak na marginesie tych właśnie wszystkich takich wzorów bardziej roślinnych, to zdecydowałam się wziąć, tak mówię, a
Jakoś tak wpadło mi w oko, mówię, też wezmę, jest w błękitnym kolorze, więc mi generalnie do mojego gdzieś wystroju i dodatków pasuje. I postanowiłam kupić takie rybki. Ale co jest wspaniałego w tych rybkach? One były chyba złotówkę czy 2 złote droższe od tych pozostałych. Natomiast to nawet teraz już widać, one są jeszcze cały czas niewyprane, te ściereczki. Ona jest tak miękka, że to jest niewyobrażalne. Naprawdę życzyłabym sobie, żeby ten producent w tej jakości wykonał te wzory właśnie roślinne, te bazylie, tymianki, to wszystko, bo to jest wykonane z bawełny egipskiej, czyli takiej bawełny o dłuższych włóknach. I powiem szczerze, tutaj tą różnicę w jakości widać. Obie ściereczki, tak jak mówiłam, nie są prane i to widać, że ta jest taka dużo miększa i naprawdę ta różnica w dotyku jest wyjątkowo zauważalna. Dlatego polecam, a i szczególnie, jeżeli spodobają Wam się które z tych wzorów właśnie wykonane z bawełny egipskiej, to na pewno będziecie nimi absolutnie zachwyceni, bo ja mówię, jeszcze ich nie zdążyłam wyprać, chciałam Wam od razu pokazać, ale podejrzewam, że to jest faktycznie bardzo dobra jakość. Producent też gwarantuje 5-letnią gwarancję jakości, że nawet nam kolory nie wypłowieją, więc myślę, że to jest naprawdę bardzo dobry taki zrównoważony zakup, bo po pierwsze kupujemy rzeczy polskie, wspieramy polskiego producenta, który tutaj produkuje, zatrudnia ludzi i na dodatek też, i nie muszą te rzeczy przepłynąć do nas z drugiego końca świata, tylko kupujemy rzeczy produkowane lokalnie, więc jak dla mnie naprawdę hit totalny, jeszcze raz powtórzę, nie mam z tym producentem nic wspólnego, jak każdy normalny człowiek poszłam do sklepu internetowego, kupiłam, zapłaciłam, przyszło i jestem po prostu oczarowana jakością. Jeżeli macie potrzebę wymienić swoje ściereczki albo chcecie komuś kupić w prezencie, to naprawdę zwróćcie uwagę na tego producenta, bo uważam, że to są pieniądze, które będą bardzo dobrze wydane. Jak już jesteśmy w temacie desek, to już zamknijmy ten temat. Desek i marmuru kupiłam 3-4 takie podkładki marmurowe, zapakowane tylko w taki sznureczek. Każda inna, no jak to naturalny kamień, to jest coś niepowtarzalnego, naturalnego i pięknego. I tak się zastanawiam, czy będę je używała tak, jak są dedykowane, czyli jako takie podstawki pod jakieś tam szklanki, filiżanki, czy też jak przynajmniej części nie wykorzystam jako podstawkę pod świecę, bo myślę, że taka nawet pojedyncza świeca postawiona na takim naprawdę pięknym kawałku szlachetnego materiału, jakim jest naturalny kamień, to myślę, że będzie się prezentowało naprawdę bardzo dobrze. Tutaj widzę, że jedna z tych podkładek przyszła taka lekko wyszczerbiona, aczkolwiek w tym miejscu. Natomiast to jest właśnie piękno naturalnych rzeczy, czy to drewna, czy kamienia, w przeciwieństwie do wszystkich możliwych laminatów, że po pierwsze nigdy te nadruki nie oddają tego naturalnego piękna. Po drugie, właśnie w przypadku uszkodzenia, to jeżeli byłby to laminat, to od razu wyglądałoby to fatalnie. Natomiast w przypadku naturalnego materiału, jakim jest kamień, to nawet w przypadku tego wyszczerbienia produkt nadal wygląda dobrze. No a powiedzmy sobie szczerze, że nic w życiu nie jest idealne, dlatego takie nawet nieidealne podstawki też są super. I już myślałam, że nie ma, ale zerknęłam do tego koszyka i jednak mi się przypomniało, że jeszcze coś kupiłam z marmuru, więc Wam pokażę. Jeszcze kupiłam dwa takie świeczniki na takie klasyczne, długie, podłużne świeczki, takie, które wkładamy tutaj w te otwory. Firma tak samo. No wydaje mi się, że też bardzo, bardzo ładnie wykonane. Minimalnie się różnią, bo to jednak jest naturalny produkt, gdzie takie lekkie żółkowanie, ale raczej jest bardzo biały ten marmur, taki nie ma jakiegoś wyraźnego takiego rysunku. Bardzo, bardzo klasyczny, też myślę, że całe lata posłuży, a znalazłam, bo robiłam porządki jakiś czas temu, znalazłam w rzeczach po moich dziadkach ogromny po prostu karton cały, pełen takich klasycznych, białych, długich świeczek i stwierdziłam, że w zasadzie nie mam żadnego świecznika, w którym mogłabym je wypalić i stwierdziłam, że właśnie takie dwa klasyczne świeczniki bardzo mi się przydadzą i sobie po prostu je zużyjemy, więc tym sposobem coś nowego w domu pojawia się i tym sposobem coś starego będziemy mogli zużyć i wykorzystać. To są serwetki lniane, jak dobrze pamiętam, to chyba z samego lnu były wykonane, albo len z bawełną, już teraz nie pamiętam. Wyciągniemy jedną. To są serwetki materiałowe. W takim naturalnym, jasno-beżowym
kolorze, a nie, pół na pół, czyli to jest bawełna z lnem. Ja powiem szczerze, bardzo lubię lniane tkaniny do wszystkiego. Począwszy właśnie od takich tekstyliów gdzieś domowych, poprzez ubrania, pościele, wszystko. Po prostu uwielbiam lniane rzeczy. Uważam, że warto w len zainwestować. Tu akurat jeszcze była bardzo korzystna cena, bo te dwie serwetki materiałowe kosztowały 15,90, więc naprawdę to była mega wyprzedaż, natomiast była po prostu ostatnia taka paczka, więc przypuszczam, że po prostu wyprzedaż wynika z tego, że raczej ludzie kupują takie rzeczy, to chcą kupić zestaw pewnie co najmniej 4 sztuk lub 6, ale mi to nie przeszkadza, te dwie mnie też bardzo cieszą. Mam jeszcze dwie materiałowe takie bawełniane innego producenta. Len ma tę cudowną właściwość, że z czasem zamiast się zużywać, to szlachetnieje i dlatego w jakim stopniu warto za te rzeczy lniane dopłacić moim zdaniem, bo właśnie odwdzięcza się to nam tym, że można bardzo, bardzo długo z takich rzeczy korzystać i myślę, że te serwetki się sprawdzą. Kolor jest taki trochę ciemniejszy niż może bym wybrała, ale teraz nawet myślę, że może być bardzo praktyczny, bo jednak mimo wszystko na takich serwetkach, no wiadomo, mogą pojawić się jakieś plamy i pewnie z takiego ciemniejszego koloru może to gdzieś będzie jakoś łatwiej sprać. Dobra, zanim reszta rzeczy z koszyka, to teraz zrobię Wam aktualizację, jeżeli chodzi o rośliny. Wiem, że wielka była saga dotycząca monstery. Chodzi to oczywiście o moją kobrę, czyli Monsterę Stanleyanę, variegatę. I tak na nią tutaj zerkam, już z boku mam ją postawioną. Pamiętacie na pewno, kto oglądał wcześniejsze filmy. Jeżeli nie, jak macie ochotę, zapraszam, zerknijcie. Filmów na kanale jest sporo. Była piękna, była duża, była dorodna, a potem niestety przytrafiła się jej okropna choroba grzybowa. I wiele osób też w komentarzach dopytywało, jak się ma kobra, więc zobaczycie ją teraz, ma się nieźle. Dostała w ogóle ostatnio nową doniczkę, także teraz jest w innej donicy. Wcześniej stała w takiej białej, ceramicznej z IKEA. Teraz ma taką brązową. Także zrobiłam taką trochę roszadę, jeżeli chodzi o donicę. Też dzięki temu dużo łatwiej mi jest ją utrzymać. No i jak widzicie, nie odrosła jeszcze do swojej pełnej wysokości, ale odrosła i ma się naprawdę dobrze. I nawet miała jakiś taki ładny listek, który Wam chciałam pokazać. Tutaj taki piękny, maźnięty, biały listeczek. Muszę przyznać, że długo trwała rehabilitacja, ale jest skuteczna, także jeżeli walczycie o swoje rośliny, to nie poddawajcie się, dajcie im szansę, postawcie w jakimś mniej może takim centralnym miejscu waszego jakiegoś tam roślinnego wystroju, postawcie gdzieś bardziej z boku, może gdzieś za jakąś firanką, żeby ewentualnie ten okres, kiedy nie wygląda najlepiej, mogła sobie tam przeczekać, ale warto, no moja ma taką też tendencję, że jak zwykle więcej wariegacji jest na spodzie liści. To jest taki żartowniś, można powiedzieć. O, a tutaj też taki jest pęd, gdzie tej wariegacji całkiem dużo, no i oczywiście więcej na spodzie. Tutaj taki mały listeczek, pół na pół prawie, nawet więcej. I troszeczkę niestety przyschła ta biała końcóweczka, ale roślina ma się naprawdę dobrze. Kto trzymał kciuki, to widzicie, wszystko się wydarzyło pozytywnie. Ja w związku z tym ogromnym cięciem, które przeprowadziliśmy już ponad rok temu, mam taką ilość tych sadzonek, że nie wiem co będę, chyba miała mieszkanie pełne kobry, jak tak dalej pójdzie. Pokażę Wam też jedną z moich własnych sadzonek, które uhodowałam. Taka sympatyczna, to nie jest za duża doniczka, to jest chyba 10. Także takiej niedużej doniczce, ale sadzonki są albo 2, albo 3 posadzone razem. No i ta zdecydowanie tutaj, można powiedzieć, zaszalała. Piękny listek wypuściła, takiego half moona. Tutaj też ten poprzedni był bardzo ładny, z takim miętowym maźnięciem. Prześliczne naprawdę. Tutaj widzę, że jakiś listek troszkę się suszył jeden. Tu mam do usunięcia. Ale generalnie roślina ma się w porządku, także nawet roślina, która była chora i miała duże kłopoty, można to wyprowadzić. Natomiast jeżeli podejmujecie taką walkę, to trzeba wiedzieć, że to trwa i to jest coś, co liczymy w miesiącach. Więc jeżeli nie macie cierpliwości, a nie chcecie wyrzucać, to może po prostu wystawcie to na jakiejś czy grupie na Facebooku, czy wydajcie jakieś ogłoszenie po prostu, czy wymianę, czy po prostu, że oddacie taką roślinę, bo
Tak jak mówię, no jest to wykonalne, natomiast trwa i niestety też trzeba zainwestować w środki, bo niestety naturalne metody przy tych takich poważniejszych problemach moim zdaniem się nie spisują. Trzeba postawić po prostu na środki chemiczne i można wygrać. Zanim Wam pokażę kolejną roślinę, co do której zdecydowałam się na krok, o który sama siebie do końca nie podejrzewałam, że zrobię, to pokażę Wam jeszcze, co jeszcze zakupiłam do kuchni, bo kupiłam takie 4 kubeczki, takie przeurocze kubki, czy to na wodę, czy to na kawę, na herbatę, takie czarki, kubki bez ucha. Niesłychanie mi się spodobały. W zasadzie można byłoby pewnie też je wykorzystać nawet jako doniczkę na jakieś małe sukulenty, gdyby ktoś bardzo miał ochotę. One są akurat już nie od polskiego producenta, ale to jest naprawdę bardzo dobry producent duński, firma Bloomingville. Bardzo lubię ich rzeczy, uważam, że mają przepiękny design. Jest to stosunkowo nowa firma, ale można powiedzieć dogoniła tych innych skandynawskich swoich starszych braci i naprawdę przepiękne rzeczy robią. Także no to jest takie wypukłe, te białe fragmenty są takie lekko wypukłe, no przepiękne po prostu, jak tutaj jest te szkliwienie rozlane. Prześliczne, także taka drobnostka, ceramika w domu to jest coś, co ja bardzo lubię. To są też rzeczy, które się niestety tłuką i raz na jakiś czas też można sobie troszeczkę swoją szafkę uzupełnić, także trafiły takie 4 kubeczki. Mocno się wahałam, czy kupić 4, czy może nie kupić 6, ale stwierdziłam, że 4 wystarczą. Nie były też drogie, bo generalnie całe te zakupy to jest taka, można powiedzieć, korzystanie z różnych takich noworocznych wyprzedaży. Kubki po 18,33 za kubek, czyli poniżej 19 zł. Aha, jeszcze te podkładki kosztowały 31,80, czyli prawie 32 zł, a świeczniki były po 31,80, jak kogoś interesują ceny. Także takie miłe kubeczki, dajcie znać, czy macie jakieś kubki bez ucha. Ja jeszcze takich, muszę przyznać, nie miałam i trochę jestem ich ciekawa, także taka drobnostka. No i jak już kupiłam te kubki, to jeszcze dołożyłam do koszyka też dla nich mlecznik, taki dzbanuszek na mleko tego samego producenta. To jest w zasadzie ta sama seria, bo to jest seria, ona się chyba bodajże nazywa u nich Naomi. Nie wiem, nie jestem takim ekspertem, jeżeli chodzi o te ich linie. Natomiast właśnie one występowały w takich 2 wzorach. I akurat zostały kubki z tego wzoru, a dzbanuszki z tego wzoru. Natomiast wszystko mi się to i podoba, i pasuje, bo ja generalnie zbieram różne rzeczy w takich właśnie niebieskich kolorach. Z różnych, jeżeli chodzi o materiały, bo i ceramikę, i kamionkę rozmaitości, porcelana rozmaita, także po prostu raczej się kieruję tym, że mogą być różne rzeczy. Trzymam się jednej takiej kolorystyki. No i taki właśnie, myślę, też miły, czy to właśnie dać mleko, czy na przykład jakiś sok do herbaty, na przykład malinowy. I w koszyku widzę, że już praktycznie nic nie zostało. Kupiłam coś, co nie wiem, czy będzie hitem, czy kitem. I sama nawet się mocno zastanawiałam w sklepie, czy to kupić, bo jest to taki, można powiedzieć, gadżet i to na dodatek plastikowy, więc zazwyczaj pewnie bym tego nie kupiła. Ale jest to produkt, który jest dedykowany problemom mojej rodziny, ponieważ wszyscy poza mną w tym domu mają gigantyczny właśnie problem z tym, że cuda się dzieją z ich kołdrami po jednej nocy, czyli to kołdra to wędruje w ramach tej poszewki w bardzo nieprzewidywalnych kierunkach, jakoś się skręca, tam po prostu jakieś to zawsze kołdrowe tornado chyba występuje, także kupiłam. Nie mam pojęcia, czy faktycznie to działa, bo jak widzicie, jest to jeszcze nieotwarte. Dam Wam znać, wypróbujemy to i sprawdzimy to. Będę testowała na moich dzieciach oraz na moim mężu, czy to działa. Kupiłam to w Lisku, kosztowało to poniżej 10 zł, więc się zdecydowałam. Bo tak sobie powiedziałam, jakby to kosztowało więcej niż 10 zł, to bym tego nie wzięła. Ale kosztowało chyba 7 czy 7,50, więc mówię, zaryzykuję. No niestety jest to jakieś takie plastikowe rozwiązanie, ale powiem tak, jeżeli będzie skuteczne, no i jest wielokrotnego użytku, to myślę, że może się z tym polubię. Wygląda tak takie małe, maleńkie takie klipsiki, które czasem mamy do zamykania jakichś takich wielokrotnego użytku jakichś takich woreczków czy pojemników. No a tutaj instrukcja obsługi, no nie jest to niby w teorii nic specjalnie skomplikowanego, ale no jestem ciekawa. Dam Wam znać, czy skuteczne, jak ktoś z Was ma doświadczenia albo jakieś swoje patenty, jak to robić, żeby się kołdra właśnie nie wywijała na wszystkie możliwe sposoby i znikała, gdzieś zostawiając pustą poszewkę. No to dajcie znać, no ja zdecydowałam się, że spróbuję. A w Lisku jak byłam, to jeszcze zdecydowałam się na taki piękny, duży naprawdę kosz z hiacynta wodnego wypleciony. To jest
Przepiękna rzecz, też z naturalnego materiału. Myślę, że można tam właśnie różne rzeczy przechowywać, czy to jakieś koceki, czy to mogą być zabawki w pokoju dziecięcym. Bardzo duży, bo jest to jest średnica 34, wysokość 37 cm. Myślę, że tutaj też naprawdę pięknie by się prezentowała jakaś taka sporej wielkości duża roślina, bardzo solidna, w przeciwieństwie do wielu innych koszy, które widziałam właśnie czy to z trawy morskiej, czy z hiacynta, czy z jakimś takich tam plecionek, to powiem szczerze, że ten jest taki sztywny, solidny, można go chwycić, można w tym przenieść spokojnie jakieś rzeczy, także jeżeli chcecie, to jest właśnie w takiej korzystnej teraz wyprzedażowej cenie, więc warto jeszcze swój sklep sprawdzić na stronie, czy jest to gdzieś tam u Was dostępne i naprawdę też myślę przyjemny produkt. No i pod koniec już w zasadzie, nie ma chyba co przedłużać, tylko pokażę Wam kolejną roślinę, z którą była epopeja pod tytułem Same od początku problemy. To jest roślina, którą ja mam z wymiany i ona od początku przyszła niestety chora i miała od początku chorobę grzybową. To jest anturium. To jest anturium clarinervium, które wszyscy myślę znają i poznają. To jest piękna roślina naprawdę. Ja nie ukrywam, marzyłam o tej roślinie. Nie zdecydowałam się ostatecznie na zakup. Okazało się, że miałam możliwość się wymienić, no i bardzo byłam zadowolona. Potem troszkę się okazało, że znaczy to nie zmieniło mojego zadowolenia. Po prostu okazało się, że no jednak wyskakują różne plamy i coś, jakieś były problemy z tą rośliną. One podobno są dosyć generalnie podatne na różne takie choroby. No więc prowadziłam leczenie, ale było takie, jakby to powiedzieć, trochę skuteczne. Czasem miałam wrażenie, że to działa, czasem miałam wrażenie, że chyba znowu jest źle. I co zrobiłam? No zdecydowałam się, jak widzicie, tutaj jest miejsce cięcia. Zdecydowałam się mój okaz pociąć, czego nie zakładałam, absolutnie. Ale stwierdziłam, że koniec, muszę coś zrobić, bo będę z tym... Cały czas to wyglądało tak, że zamiast mi ta roślina się robi taka piękna i duża jak była, to jak jakiś liść się pojawiał, to coś znowu zgryzała i tak to było, taka trochę wegetacja, miałam wrażenie. Więc wypuścił tutaj już taki sobie jeden pędzik. Tutaj rośnie już drugi pędzik. Pojawiają się też dużo takich nowych, zdrowych, silnych korzeni. Więc pewnie gdyby ktoś bardzo chciał, to nawet można byłoby to znowu odciąć i jakoś coś pokombinować, ale to nie o to chodzi. Mi chodziło tylko o to, żeby tą roślinę doprowadzić do zdrowia, a nie żeby pozyskać nowe sadzonki. Ale jak widzicie, ten nowy listek, okaz zdrowia, to nie jest liść, który się rozwinął nie tak dawno. Tu już widać, że nam już wyrasta kwiat. Lada moment go usunę. Także taki piękny, wyleczony tutaj z tej bazy, można powiedzieć, rośliny matki wyrasta piękny liść. Ale co z częścią odciętą? No jest. Tutaj ten liść nowszy, taki już prawie zdrowy. A ten poprzedni, który właśnie był w momencie, w którym zdecydowałam się podjąć ten drastyczny krok, no to jak widzicie, tak to wyglądało, że te liście całe takie się robiły brzydkie i niefajne. No widać, ukorzenił się bez większego problemu. Korzenie ma silne, korzenie ma zdrowe. Trzymam go cały czas w wodzie. Od, no myślę, że kilku miesięcy, chyba z 3 albo 4 miesiące temu podjęłam właśnie tą decyzję o cięciu. Nic się nie dzieje, nic tutaj nie gnije, wszystko jest w najlepszym porządku, więc myślę, że misja zakończona powodzeniem. Dajcie znać, czy Wasze anturia też chorują. No mam nadzieję, że moje już właśnie przestało chorować, ale jak widzicie, wychodzi na to, że jeżeli trzeba, to nawet i anturia też bez problemu można tak podzielić i rozmnożyć. Trzeba się tylko też nastawić na to, że to trwa, to nie jest epipremnum, które po prostu w przeciągu 2-3 tygodni Wam wypuści korzenie, tylko trzeba raczej tutaj no, z dużą cierpliwością i wyrozumiałością dla tej rośliny po prostu dać jej czas i zobaczymy. Mam nadzieję, że lada moment pojawią się nowe liście, że sobie je posadzę razem i się pojawi taki właśnie bujny, piękny, atłasowy krzaczek, bo to są naprawdę przepiękne liście. Kto widział na żywo, to wie, że to jest mieniące się piękne. Jedno z bardziej pospolitych tych anturium, ale moim zdaniem przepiękne. To, że coś jest rzadkie, wcale nie oznacza, że jest piękniejsze. Ja Wam, kochani, bardzo dziękuję za dzisiaj. Dziękuję Wam, tak jak już wcześniej powiedziałam, za te wszystkie wiadomości.
które dostałam od Was pomiędzy właśnie tym ostatnim filmem, który się ukazał. Jesteście wspaniali. Bardzo Wam dziękuję. Zapraszam Was do zasubskrybowania tego kanału i kliknięcia ikonki dzwoneczka, ponieważ w najbliższym czasie filmy będą się pojawiały. Natomiast ja absolutnie nie narzucam sobie teraz żadnej presji ani żadnego harmonogramu, kiedy te filmy się pojawią. Więc jeżeli chcecie dostać wiadomość o tym, że opublikowałam nowy film i pojawia się coś nowego na kanale, to najlepszą drogą do tego jest właśnie kliknięcie subskrypcji, kliknięcie dzwoneczka, tam możecie wybrać, o czym chcecie być informowani, dopasować to do swoich potrzeb. Napiszcie w komentarzu, co u Was słychać. My właśnie jesteśmy na takim etapie, że szykujemy się na ferie zimowe. Właśnie jesteśmy na etapie pakowania się. Dajcie znać, jakie macie też plany na ferie zimowe, czy to Was dotyczy, czy nie macie dzieci w wieku szkolnym i ferie zimowe to nie jest dla Was temat. No my właśnie akurat jesteśmy, tak jak mówię, na etapie takim, że przed filmem zaczęłam pakować walizki. Będzie mi niezwykle mile o tym przeczytać. Zapraszam Was do skomentowania tego filmu. Jeżeli chcecie się zwrócić do mnie bezpośrednio, chcecie o czymś napisać, możecie też mnie znaleźć na Instagramie. Tam jest możliwość wysłania też wiadomości prywatnej. Oraz zawsze możecie napisać maila na naszzielonydomek@gmail.com. Dziękuję Wam i wszystkiego, wszystkiego zielonego na cały ten nowy rok. A dla tych, którzy zostali do końca, bonus. Ostatnio staram się naprawdę zredukować ilość plastiku i od dłuższego czasu właśnie zamieniam rzeczy, które w teorii często są plastikowe, na takie z nieplastikowych materiałów. I kupiłam taki zestaw 3 misek wykonanych z kamionki, też w takim niebieskim kolorze. One są dostępne. Tutaj jest producent nas rozpieszcza, feria barw i kolorów. Co roku zresztą są wypuszczane nowe kolory. To jest także duńska firma i ta seria nazywa się Mynte, czyli mięta po duńsku. Moje miski są w kolorze cornflower, czyli to jest chabrowy. Ta nazwa koloru jest nieco myląca, bo to jest właśnie tak jak widać taki bardziej zgaszony kolor takiego niebieskiego. Dość intensywnego. Mają jeszcze kilka odcieni innych błękitów, bo mają jeszcze Stillwater, Aqua. A jeżeli chodzi o kolory, to mają naprawdę przepiękne. Jest piękny zielony, taki jasno zielony, nazywa się Green Tea. Mają jeszcze też zielony, taki ziołowy. No przepiękne naprawdę rzeczy. Mają w kolorach kremowych, jest biały. Także tu jest po prostu do wyboru, do koloru i wydaje mi się, że to jest właśnie bardzo taki piękny i pożyteczna rzecz w kuchni, także nie mamy żadnych, nie kupujemy nowych plastikowych misek. Mam nadzieję, że będą długo służyły, że się nie potłuką. A plus jest taki, że te wszystkie rzeczy są mega wielofunkcyjne, ponieważ to są kamionkowe takie naczynia, które można używać zarówno w mikrofalówce, w piekarniku, w zamrażarce, można je mieć w zmywarce, także jest to naprawdę taka bardzo wygodna rzecz, którą można wykorzystać do tego, do czego potrzeba. Także jeszcze takie miski. Tego wszystkiego, całego filmu może się wydawać, że strasznie dużo kupuję, ale prawda jest taka, że ja dla Was filmu po pierwsze nie nagrywałam kilka miesięcy, a po drugie też nie zawsze Wam pokazywałam rzeczy, które w naszym domu się pojawiały, dlatego wrażenie może być takie właśnie, że kupuję więcej niż rzeczywiście kupuję. A prawda jest właśnie taka, że kupujemy w sumie niewiele i staramy się działać tą zasadą jeden za jeden, czyli po prostu wymieniamy stare rzeczy na nowe, a wykupując nowe staramy się po prostu postawić na taką jakość, żeby nam długo służyły i możliwie były faktycznie bez plastiku. Bo po co mieć w kuchni miski plastikowe, jak można taki piękny zestaw misek z kamionki. I powiem szczerze, że naprawdę bardzo też przyjemna rzecz, że one się tak mieszczą właśnie w zestaw. Dlatego się zdecydowałam na zestaw. Jedna w drugą, bo możemy właśnie zaoszczędzić też miejsce przy przechowywaniu. Nie robią takiego wrażenia, że jest bałagan. Tylko wszystko idealnie pasuje, wszystko idealnie jest na swoim miejscu. Ja Wam, kochani, jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję. Życzę Wam miłego dnia, dobrego dnia, wszystkiego zielonego. Trzymajcie się cieplutko, trzymajcie się zdrowo. Do zobaczenia wkrótce, pa, pa!